Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Chcemy przeżyć Dzień Pański we wspólnocie Kościoła, by słuchać Bożego Słowa i karmić się ciałem Chrystusa w Komunii Świętej. Pan Bóg nieustannie odkrywa przed nami prawdę o tej niezwykłej relacji bosko-ludzkiej i zaprasza nas, byśmy porzucając nasze wyobrażenia, z wielkim zaufaniem przyjęli to, co On nam objawia. Im nasza relacja z Chrystusem jest głębsza, tym bardziej stajemy się Kościołem. Nieustannie dziękujmy Panu Bogu za zaproszenie do bliskości z Nim i wykorzystajmy każdą chwilę tego spotkania. 21. niedziela w ciągu roku, ostatnia miesiąca sierpnia, z intencji rodziny msza święta ofiarowana jest za zbawienie świętej pamięci Edmunda Orlikowskiego z okazji rocznicy śmierci, za zmarłych z rodziny Orlikowskich i Mleczek i za świętej pamięci szwagra Józefa. Jak zwykle w ostatnią niedzielę parzystego miesiąca, parzystego w sensie cyfry, a więc 8 miesiąca roku, msza święta transmitowana jest przez internet, przez posługę pana Jerzego Erdmana i sponsorowana przez firmę Tadmar państwa Kiedrowiczów. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli owocnie sprawować tę mszę świętą, najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który jesteś naszym pokarmem na drodze do wieczności, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty jesteś drogowskazem wskazującym nam właściwy kierunek życia. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś źródłem naszej nadziei, zmiłuj się nad nami. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu
Boże Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże Baranku, Boży Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste z Duchem Świętym. W chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz. Abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swojego Ojca. Oto słowo Boże. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. Pokłon Ci oddam Twoim świętym przybytku. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. I będę sławił Twoje imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Panie, Twa łaska trwa wszystkie wieki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Boga i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, żeby nikomu nie mówili, iż on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza perykopa ewangeliczna skądinąd doskonale znana jest potwierdzeniem tak zwanego prymatu świętego Piotra. Jezus pyta najpierw o obiegowe opinie na swój temat, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza bądź któregoś z proroków. Następne pytanie jest już bardziej zobowiązujące i wymagające zajęcia postawy i odpowiedzi. A wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Szymon Piotr samorzutnie, bynajmniej nie wywołany do przysłowiowej tablicy, mając świadomość swej szczególnej roli, swego szczególnego miejsca w gronie apostolskim, zabiera głos i wyznaje wiarę w bóstwo Chrystusa. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. W odpowiedzi Jezus mówi mu, że Szymon Piotr nie doszedł do tego przekonania, do tej prawdy przy pomocy własnych zdolności, ale że objawił mu to sam Bóg Ojciec. I dalej klasyczny tekst potwierdzający to, co nazywamy współcześnie prymatem świętego Piotra. Ty jesteś Piotr, opoka, bo imię to właśnie oznacza opokę, fundament. A na tej opoce zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą i tobie dam klucze. Moi kochani, na tej podstawie właśnie opiera się to, co nazywamy prymatem świętego Piotra, a współcześnie oznacza to najwyższą władzę poszczególnych następców świętego Piotra. Kościół bowiem naucza i uważa, i to jest jeden z fundamentów
struktury naszego Kościoła i naszej wiary, że wszyscy następcy świętego Piotra, czyli biskupi Rzymu, bo taki jest właściwy tytuł papieża, biskup Rzymu, stoją na czele Kościoła i mają władzę i prerogatywy świętego Piotra. Może jakąś pociechą, choć pewnie marną, jest dla nas fakt, że ten wielki apostoł, pierwszy ze wszystkich, miał też chwilę zwątpienia i słabości, że trzykrotnie zaparł się swojego mistrza. On, pierwszy z papieży, miał również chwilę upadku, ale nie zapominajmy, że oddał też swoje życie dla Jezusa, ukrzyżowany głową w dół, że całe swoje dalsze życie bez reszty i wiernie, z całą miłością poświęcił i oddał Jezusowi. Przyjmuje się, że pierwszy z papieży, oczywiście papież to jest nazwa znacznie późniejsza, święty Piotr najdłużej sprawował swój urząd, mówi się o 34, a nawet o 37 latach. Trudność polega na tym, że w przypadku papieży pierwszych wieków to datowanie jest nieścisłe, trudne do ustalenia, nieprecyzyjne. Wiemy na pewno, że razem ze świętym Pawłem Szymon Piotr zginął w czasie prześladowania za Cezara Nerona w latach 60., więc na pewno powyżej 30 lat sprawował swój urząd. Z papieży, których długość pontyfikatu można dokładnie i precyzyjnie ustalić, najdłużej na tym urzędzie był papież Pius IX, 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni. Jan Paweł II również stosunkowo długo sprawował urząd świętego Piotra, bo 26 lat, 5 miesięcy i 15 dni. Chciałbym dzisiaj na chwilę zatrzymać się nad urzędem i posługą biskupa Rzymu, czyli jak mówimy papieża, albo też, to już tytuł religijny, Ojca Świętego. Oczywiście papież ma wiele innych tytułów w dyplomacji. Językiem oficjalnym mówi się, tytułuje się papieża Jego Świątobliwość. Jest też suwerennym władcą państwa watykańskiego, patriarchą Zachodu i biskupem Rzymu, jak już wspomniałem. W poprzednim XX wieku, bo wielu z nas ten czas dotyczy, papieżami kolejno byli święty Pius X do 1914 roku, Benedykt XV do 1922, Pius XI do 1939, Sługa Boży Pius XII do 1958 roku. Pozwalam tu sobie na osobistą dygresję, mianowicie jest to pierwszy papież, który obejmuje czas mojego życia, bo papież Pius XII zmarł w październiku 1958 roku, a więc niespełna pół roku po moim urodzeniu. Następny był święty Jan XXIII do 1963, potem błogosławiony Paweł VI do 1978. Następnie Jan Paweł I. Tutaj data jest bardzo precyzyjna, ponieważ papież był tylko, jego pontyfikat trwał tylko 33 dni, od 26 sierpnia do 28 września 1978 roku. Następnie święty Jan Paweł II od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005. Po nim Benedykt XVI, który złożył swój urząd w roku 2013,
do tej pory żyje, niech go Bóg zachowa po jak najdłuższe lata. Jest papieżem emerytem, jest to też wydarzenie dosyć wyjątkowe, ale tych wyjątków mamy w ostatnich w XX i XXI wieku jeszcze kilka innych, o czym za chwilę krótko sobie powiemy. No i wreszcie obecny Ojciec Święty Franciszek od 13 marca 2013 roku 266 papież z kolei. Franciszek jest od wielu wieków pierwszym papieżem nieeuropejczykiem. Pochodzi z Argentyny, był arcybiskupem, metropolitą Buenos Aires. Jakkolwiek ma również w swojej krwi korzenie włoskie. Franciszek złamał też inną uświęconą tradycję, mianowicie przyjął imię, które dotychczas przez papieży nie było używane. Z reguły papieże przyjmowali imiona swoich poprzedników. Najczęściej było to imię Jan. Janów było 23 i jeszcze dodatkowo dwóch Janów Pawłów. Natomiast Franciszka nie było do tej pory papieża o takim imieniu żadnego. Jest to więc kolejny wyjątek. Ojciec Święty nazywa się Jorge Maria Bergoglio. Urodził się 17 grudnia 1936 roku, a więc w tym roku kończy już 81 lat. Tu taka też dygresja, zawsze to mnie zastanawiało, przynajmniej jeżeli chodzi o papieży ostatnich czasów, że większość z nich dożywa bardzo sędziwego wieku. Moi kochani, no, chociażby obecny Ojciec Święty ma już prawie 81 lat. No to popatrzcie sobie, ilu z nas w ogóle dożywa do takiego wieku, już nie mówiąc o kondycji. A papież jest, dziękować Bogu, sprawny, oczywiście jak na swój wiek, sprawny i fizycznie, i przede wszystkim umysłowo. I ta reguła potwierdza się w przypadku też jego poprzedników. To taka ciekawostka, może znak jakiejś szczególnej opieki i opatrzności Bożej. Mówi też się czasami o tym, że żaden z papieży nie postradał zmysłów. To też bardzo ciekawe, bo w starszym wieku no różnie z tym bywa. Tymczasem papieże z reguły dożywają bardzo sędziwego wieku w dobrej formie. Oczywiście posługa Ojca Świętego jest wieloraka. Jest on widzialną głową Kościoła. Tak wierzymy. To jest jeden z filarów naszej wiary. W strukturze Kościoła papież oczywiście odgrywa zasadniczą rolę. On prowadzi Kościół, on nim kieruje. On ogłasza encykliki i różne inne dokumenty dotyczące wiary i obyczajów. On również zarządza Kościołem, mianuje na przykład wszystkich i poszczególnych biskupów. Posługa Ojca Świętego jest wieloraka i trudna do ogarnięcia. Oczywiście nie robi tego sam, bo nie byłby absolutnie w stanie. Jest kuria rzymska, jest kolegium kardynalskie i wiele innych urzędów, które papieżowi w jego posłudze pomagają. Jak wiemy, papież wybierany jest z grona kardynałów, kolegium kardynalskiego. Współcześnie nie ma innej możliwości, tylko właśnie z tego grona, a z kolei kardynałem może zostać tylko ten, kto wcześniej lub równocześnie przyjmie święcenia biskupie. W tej chwili kolegium kardynalskie liczy 223 purpuratów, bo też tak się ich określa, ale tylko 121 ma czynne prawo i wyborcze, czynne i bierne prawo wyborcze, to znaczy może uczestniczyć w konklawę, tak się nazywa wybór papieża, i głosuje, a jednocześnie może być wybrany. Cenzurę stanowi tutaj granica wieku bardzo wysoka, bo dopiero w wieku 80 lat kardynał traci to czynne i bierne prawo wyborcze, więc też bardzo
bardzo już wiek zaawansowany. W tej chwili w Polsce mamy, jeżeli chodzi o czynnych kardynałów, tylko jednego, arcybiskup metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Z zasady też przysługuje ta godność stolicy biskupiej w Krakowie, ale w tej chwili, jak wiemy, jest nowy arcybiskup. Zapewne z czasem też zostanie podniesiony do godności kardynalskiej. Pamiętamy, że Jan Paweł II, kardynał Karol Wojtyła właśnie z tej stolicy, z krakowskiej, poszedł do Watykanu. Oczywiście, moi kochani, dla wielu z nas jakimś wyznacznikiem jest przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II. Pewnie nie będzie przesadą stwierdzenie, że wcześniej wielu z nas nawet specjalnie się nie interesowało, a papiestwo było dosyć odległą dla nas sprawą, nazwą i rzeczywistością. Mówimy często nasz papież, nie do końca słusznie, bo każdy papież jest nasz, ale oczywiście w pewnym kontekście to określenie jest zrozumiałe. Wielki i święty papież. Jakkolwiek trzeba uczciwie powiedzieć, że w historii było więcej wielkich i świętych papieży. Może trudno porównywać papieża wieku XX do papieża na przykład do papieży średniowiecza czy jeszcze wcześniejszych czasów. Niemniej, niczego nikomu nie ujmując, trzeba powiedzieć, że takich wielkich i świętych papieży było z pewnością, proszę mi wierzyć, znacznie więcej. Miałem to szczęście, którego nigdy się w życiu bym nie spodziewał, ucałować dłoń, pierścień i być w bezpośrednim kontakcie, oczywiście przez chwilę, z papieżem Janem Pawłem II. Miałem to szczęście widzieć z bliska przez dłuższy czas, uczestniczyć w audiencji w Castel Gandolfo z papieżem Benedyktem XVI. Również miałem szczęście widzieć z bliska, choć przez niedługą chwilę, obecnego papieża Franciszka, kiedy po kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII papież przejechał Papa Mobile po Via della Conciliazione, żeby w ten sposób sprawić radość licznym setkom tysięcy pielgrzymów tam obecnych. To jest zawsze, jak się domyślamy, szczególne, niezapomniane, jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Choć muszę powiedzieć, że także bardzo przeżywam i bardzo dbam o to, by za każdym razem, będąc w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra, znaczną część czasu poświęcić na modlitwie przy grobie Jana Pawła II. Moi kochani, w czasie każdej mszy świętej z urzędu niejako w kanonie wymieniamy imię obecnego papieża, a także obecnego, aktualnego biskupa diecezjalnego. To jest nasza oczywiście modlitwa, można powiedzieć, urzędowa. Kapłan wymawia ich imiona, a my przytwierdzamy również tę modlitwę, ale niewątpliwie naszym obowiązkiem, powinnością, ale też i zaszczytem, honorem, łaską jest to, byśmy od serca, sami od siebie, z potrzeby serca, modlili się za Ojca Świętego, za jego tak rozliczną i tak odpowiedzialną posługę, za to, aby Duch Święty prowadził go i wspierał w prowadzeniu Kościołem. Słyszeliśmy, bramy piekielne nie przemogą Kościoła, bo jest w nim Jezus Chrystus, oczywiście, ale bez naszej modlitwy, bez naszego zaangażowania, bez naszej obecności z pewnością będzie to o wiele trudniejsze i mniej efektowne. Dlatego efektywne, dlatego nie ustawajmy w modlitwie za obecnego Ojca Świętego, niech go Bóg również zachowa po jak najdłuższe lata dla dobra Kościoła i świata
i niech prowadzi nas drogami wiary, nadziei i miłości, abyśmy kiedyś razem ze świętym Janem Pawłem II, świętymi papieżami, wszystkimi papieżami i obecnym papieżem mogli cieszyć się pełną wspólnotą w domu Ojca, do którego wszyscy zmierzamy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pan Bóg przenika nasze serca i znaje do głębi, kierując ku Panu nasze spojrzenia. Zawierzamy Jemu nasze prośby. Módlmy się. Za Ojca Świętego Franciszka, by Jego świadectwo o Chrystusie umacniało wierzących i przekonywało poszukujących. Ciebie prosimy. Za sprawujących władzę, aby ustanawiali prawa przyczyniające się do budowania cywilizacji życia i miłości. Ciebie prosimy. Za małżonków chrześcijańskich, by czerpiąc sakramentalnej łaski, potrafili pielęgnować duchową więź między sobą. Ciebie prosimy. Za rodziców, aby w swej miłości do dzieci w mądry sposób umieli stawiać im wymagania i nie pobłażać złu. Ciebie prosimy. Za tych, którzy odeszli od nas do wieczności, zwłaszcza do świętej pamięci Edmunda Orlikowskiego, zmarłych z rodziny Orlikowskich i Mleczek i szwagra Józefa, by mogli w niebie radować się oglądaniem Pana Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy wzrastając w miłości ku Chrystusowi, byli gotowi pozostawić wszystko, co nas od Niego oddziela. Ciebie prosimy. Boże, źródło świętości i prawdy, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i spraw, aby nasza nadzieja oparta na słowie Chrystusa dawała nam moc do całkowitego powierzenia się Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi gwitnie chwała. O Maryju Pomuszczyny, kraj nasz płaszcze nieokryty, Matko Boska, Królowo Boska, o Pani nasza, Częstochowska. Do Twych stóp się Polska ściele, w jasnogórskim Twym kościele, stąd Tobie pieka na kraj.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Ciebie. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górem serca. Znosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalani. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i wszystkimi chórami i niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zespał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem, biskupem Wiesławem i Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Edmundzie, którego z tego świata wezwałeś do siebie, spraw, aby Edmund, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, zwłaszcza o służebnicach i sługach Twoich z rodziny Orlikowskich i Mleczek i o Józefie oraz o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Moniką, patronką dnia dzisiejszego, ze świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie, drodzy w Panu, znak jedności i pokoju. Ciało i krew naszego Pana Chrystusa Jezusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Spokojem, obdarz nas spokojem.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Anioł Pański.
Pański zwiastował Pannie Maryi. I Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Oto ja, służebnica Pańska. Raduj się, Maryja Błagodatna, Gospod stawaj i błogosławiona tymi żynkami, błogosławiony płytwo na Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi opieki Spada. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radżat serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowanie anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Za zmarłych dzisiaj, w ostatnią niedzielę, jak zawsze, odmawialiśmy comiesięczne wypominki, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Dobry Jezu, nasz Panie, przez nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę łaskawie spocząć i wysłuchać ogłoszeń duszpasterskich na bieżący tydzień. Jutro msza święta o 18 za parafian, we wtorek godzinę wcześniej o 17 ze względu na odpust w Chojnicach, o czym za chwilę, również za parafian, w środę o 18 za parafian. W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca od 18 wystawienia adoracja, okazja do spowiedzi świętej i msza święta za zbawienie Zygmunta Kobusa, 10. rocznica śmierci, intencja rodziny. W piątek, pierwszy piątek miesiąca, chorych nawiedzam od 8.30, po południu o 17.00 w Moszczenicy msza święta i o 18.00. W kościele parafialnym za zbawienie bliskich zmarłych, intencja z Chojnic. W sobotę, pierwszą miesiąca o 18.00 różaniec z pierwszej róży i msza święta za parafian. W przyszłą niedzielę rano o 8.00 za zbawienie Rozali z okazji imienin i Władysława, intencja rodziny i suma za zbawienie Agnieszki i Artura Wichertów, intencja państwa Katarzyny i Edmunda Skiba. W kalendarzu liturgicznym jutro przypada wspomnienie świętego Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Dzisiaj wspominamy, niedziela liturgicznie na to nie pozwala, matkę Augustyna, świętą Monikę, wszystkim paniom noszącym to piękne imię składamy najlepsze życzenia. Jutro więc świętego Augustyna, pojutrze wspomnienie męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Nasza bazylika nosi co prawda tytuł Ścięcia świętego Jana Chrzciciela, ale oczywiście chodzi o to samo wydarzenie. Odpust w bazylice, suma o godzinie 17.00. I w piątek przypada wspomnienie błogosławionej Bronisławy Dziewicy. Inauguracja roku szkolnego w tym roku wyjątkowo ze względu na to, że 1 września przypadnie w piątek, odbędzie się 4 września. Najpierw oczywiście uroczystość w szkole, potem cała szkolna dziatwa przeniesie się do kościoła na mszę świętą o godzinie 9 na inaugurację. W tym samym dniu, 4 września, przypominam, o 17, tym razem w Bazylice, a nie w Dolinie Śmierci ze względu na to, że są tam powalone po ostatniej wichurze drzewa. Więc w Bazylice 4 września o 17 ksiądz biskup diecezjalny odprawi mszę świętą z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia roku szkolnego. W Gablocie również informacja o rekolekcjach, które odbywać się będą w najbliższym czasie w Bazylice.
zainteresowanych tam odsyłam. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary na pomoc dla wszystkich dotkniętych ostatnim kataklizmem. Zebraliśmy 2081 zł. To bardzo dużo. Normalnie puszka na tego typu cele to gdzieś 300-400 zł. To wynika na pewno z tego, z faktu, że tym razem ten kataklizm niestety, można powiedzieć, dotknął nas, naszych sąsiadów. Możemy to widzieć, obserwować, a to oczywiście przekłada też się na zupełną inną reakcję i zaangażowanie. Myślę, że wielu jest bohaterów, że wiele szlachetnych gestów, odruchów, postaw i wolontariuszy, i strażaków, ale także na przykład energetyków czy żołnierzy. Wielu jest bohaterów, nierzadko bezimiennych. Uważam, że jedna jest prosta sprawa. Nie chodzi o to, żeby rywalizować, kto więcej, kto mniej, kto bardziej. Ale chodzi o to, żeby każdy zrobił to, co zrobić może. I na przykład Caritas uruchomił SMS-a o treści wichura, 2 zł tam z groszem. Myślę, że akurat to każdy z nas też zrobić może. A zobaczcie, kochani, przy wspólnym wysiłku, co zresztą oczywiste, jest efekt. No bo co by nie powiedzieć, z całym szacunkiem o pracy, pomocy, zaangażowaniu, to koniec końców bez pieniędzy wielu rzeczy po prostu odbudować, zrobić się nie da. Raz jeszcze więc za tę waszą piękną postawę dziękuję. Natomiast no, muszę niestety powiedzieć, i to w obecności kamery internetowej, że wczoraj byłem bardzo, ale to bardzo zawiedziony. Nie wiem dlaczego, sama nazwa Matki Bożej Częstochowskiej. No tak. Kościół w Jerzechowicach. Dobrze, że była intencja z Chojnic, to było parę osób z Chojnic, a nas nie było więcej niż 10. Ja wiem, są żniwa, tak dalej, wszystko się zgadza, ale też no, nie do końca mogę to zrozumieć, bo wiem, że wielu z was naprawdę, wiem to, że jesteście gorliwi, wrażliwi, macie sprawy Boże w swoim sercu. Sobota, przepiękna pogoda, piękny wieczór. Zakodujcie to sobie w waszych twardych dyskach. To jest Matki Bożej Częstochowskiej. Znaczy, to wymaga jakiejkolwiek dodatkowej rekomendacji. Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję jeszcze raz panu Jerzemu, Erdmanowi, firmie Tadmar, państwa Marii i Tadeusza Piedrowiczów za tę transmisję. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich, którzy czy teraz na żywo, czy od odtworzenia będą oglądać naszą mszę świętą. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. Bóg zapłać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Gwiazdo śliczna, wspaniała, często